Praca nad tą operą jest, była, jest wymagająca. Jest to specyficzna muzyka, zarówno dla solistów, zarówno dla naszego zespołu orkiestrowego oraz dla nas, realizatorów. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że możemy tworzyć to dzieło, które wpisuje się bardzo mocno w kulturę polskiej muzyki. Cieszymy się, że powracamy do dzieła, które było wystawiane ponad 80 razy w Operze Wrocławskiej, a sam Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie, wystawiała tę operę ponad 20 lat. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie w podróż do muzyki z 1981 roku. Trajan Morynek.